Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, kłaniamy się. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Lechia Gdańsk zmierzy się z Wisłą Płock. Przyznam, Darku, że od jakiegoś czasu ostrzę sobie zęby na ten pojedynek. To jak wyczekiwana uczta. Będzie chyba podawał. Maciej Gajos, Flavio Paisao. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Oto skład, jaki na ten mecz wystawił trener Lechii Gdańsk. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska. Szeroko rozstawieni pomocnicy i obrońcy zapewniają pokrycie wszystkich sektorów i próbują stwarzać przewagę w ataku z wykorzystaniem skrzydeł. Tak dzisiaj przedstawia się jedenastka Wisły Płock. To dość konwencjonalne. Ależ tam się przedarł! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Kibice czują, że tu musi paść bramka. Doping się wzmaga. Gospodarze od dłuższego czasu dominują. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej korzyści. Gramy dalej. Świetny odbiór. Merebaszwili. Co teraz wymyśli? Świetny przegląd pola. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Flavio Paisao. Ależ pięknie grają piłką. Mija kolejnego, jeszcze jednego, aż miło popatrzeć. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany spalony. Michał Marcjanik. Angel. Mateusz Szwoch. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Flavio Paisao. Maciej Gajos. Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. Teraz na pewno! Maciej Gajos, Flavio Paisao. Brawo, ładny ten zwód. Flavio Paisao, czy będzie prowadzenie? Jest gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Furman. Michał Marcjanik. Angel. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Dominik Furman. Dobre podanie za plecy obrońców. Dobry pressing, odebrał piłkę. Kenneth Sajew. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Kubicki! Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0.
Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Mateusz Szwoch. Maciej Gajos. Mogą teraz skarcić rywali. Flavio Paixão. Udowicić. Ma teraz miejsce na skrzydle. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Dobre, dalekie wybicie. Zabrał mu tę piłkę. Gdańszczanie zdominowali posiadanie piłki w dzisiejszym spotkaniu, co przekłada się na rezultat w tym spotkaniu. Odbierają rywalom piłkę, sami długo się przy niej utrzymują i naprawdę wiedzą, co z nią robić. Jeśli tak dalej pójdzie, rywal nie będzie miał już nic do powiedzenia. Flavio Paixão. Na piłkę, co z tego wyniknie? Będzie chyba podawał. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. To musi być gol! Zabrali się za odrabianie strat. Czy starczy im sił i animuszu, żeby teraz powalczyć o wyrównanie? Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Flavio Paixão. Jest 2-1 po pierwszej połowie. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Ależ pechowe podanie i strata. Thomas Dene. Michał Marcjanik. Fila. Co teraz zrobi? Mogą wspólnie konstruować ten atak. Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Kenneth Sajew. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Flavio Paixão. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Jarosław Kubicki. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ale świetnie zablokował. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że teraz na pewno! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Angel. I piłkę przejmują rywale.
Jarosław Kubicki. Czeka na nadbiegających kolegów. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Jeszcze nie ty... Tym razem, ale to była szansa na skompletowanie hat-tricka. Nieczęsto nadarza się okazja do zabrania do domu piłki meczowej. Teraz jest pewnie bardzo zawiedziony. Merebaszwili. Fila. Flavio Paixão. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwszy, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. No i strata piłki. Ma sporo możliwości. Maciej Gajos. Fila. Ruszył z piłką do przodu. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Dobre podanie, minęło linię obrony. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ma czas, żeby dośrodkować. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Uff, co za interwencja. Maciej Gajos, co teraz wymyśli? Flavio Paixão. Mateusz Szwoch. Ależ pechowe podanie i strata. Maciej Gajos. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Dominik Furman. Genialne podanie. Co teraz zrobi? Merebaszwili! Strzał został zablokowany. Dobre, dalekie wybicie. Flavio Paixão. No, mogą teraz skarcić rywali. Dobre, ofensywne wyjście. Fantastycznie się urwał. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Jest dzisiaj w wyśmienitej strzeleckiej formie. Trzeci już raz, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Jarosław Kubicki. To może być Ajajaj, tuż obok słupka. Należą się pochwały za strzał. Tu naprawdę niewiele zabrakło. Niewiele tu jego winy. Piłkarz Lechi wykona wrzut z autu. Jarosław Kubicki. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, może teraz. Fila. Jarosław Kubicki. Flavio Paixão. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dobra okazja do oddania strzału. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Flavio! Flavio, Flavio, Flavio! Ma miejsce, by dośrodkować. Ryzykował, ale pewnie odebrał. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Uśik. Kibice pokazują, co myślał o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. Ależ przechwyt, pięknie.
Gwizdek i koniec meczu. No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Brawo! Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski. Ze mną jest Jacek Laskowski, z którym skomentuję ten mecz. Myślę, że będzie tutaj co oglądać. Obie drużyny są głodne gry. Lechia Gdańsk. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. A oto jak ustawiona będzie na boisku drużyna Lechii Gdańsk. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu.
4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska. Szeroko. To musi być bramka! I gol! Piłka w siatce! Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Angel. Mateusz Szwoch. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Dobre podanie. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. Ależ zaprzepaścił tę sytuację. Miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. I tak oto tracą piłkę. Nieudane prostopadłe podanie i piłka przechwycona. Filip Mladenowicz. Ma teraz miejsce na skrzydle. Kuźwik. Idzie do przodu. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Będzie okazja do kontry. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Będzie chyba podawał. Szansa na oddanie strzału. No, coś musi z tego być. Gol dla Lechii Gdańsk. Zabrakło bardzo niewiele, żeby ta piłka odbiła się poza linię bramkową, więc zdecydowały naprawdę centymetry. Nie można było tego strzału lepiej zmieścić. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Obrońca dobrze to przerywa. Jarosław Kubicki. Czeka teraz na partnerów. Na piłkę, co teraz zrobi? O, dobrze teraz wycofali. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Wysoki pressing się opłacił. Zobaczmy, co zrobi. Ależ podanie jest okazją. Ależ odbiór, to wymagało zimnej krwi. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Na piłkę, co z tego wyniknie? To może być bramka kontaktowa. Ale to wybronił. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie, dobra interwencja. Piłkarze Lechii Gdańsk są zdecydowanie częściej przy piłce niż rywale. A to przekłada się na wynik, już w tej chwili korzystny, a i perspektywy. Piłka idealnie, za plecy obrońców. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale on się teraz cieszy. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Angel. Próbują rozegrać po skrzydle. Chcieli zagrać szeroko, ale w rezultacie strata. Ma trochę miejsca na skrzydle. Furman. Mario Malocza. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mateusz Szwoch. Próbują teraz skrzydłem. Dobrze przerwana akcja na skrzydle. I tak oto tracą piłkę. Flavio Paixão. Jarosław Kubicki.
Szansa może... Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Co teraz wymyśli? Będzie chyba podawał. Flavio Paixão jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Atakują wzdłuż bocznej linii. Michał Marcjanik. Merebaszwili. Niestety, strata piłki. Udovičić. Ma wsparcie partnerów. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Flavio Paixão. Tracą piłkę po tym podaniu. Arbiter kończy pierwszą połowę. Niewielu przed tym spotkaniem typowało taki wynik do przerwy. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Co teraz zrobi? Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Centruje z... Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Jarosław Kubicki. Fila. Jarosław Kubicki. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. No i strata piłki. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze się pokazał. Strata. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Ma piłkę. Co teraz zrobi? Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Jarosław Kubicki.
Zobaczmy, co zrobi. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ależ go wypatrzył. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Filip Mladenowicz. Ponownie celnie podaje. Co teraz wymyśli? Interesująco zapowiada się ta akcja. Leśnia zdobywa bramkę. W powtórce będzie widać, jak czysto trafił tę piłkę. Fantastyczna technika, świetne uderzenie, piękna bramka. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. I piłkę przejmują rywale. Będzie chyba podawał. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Gol dla Lechii Gdańsk! To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Pięknie go dostrzegł. Zobaczymy, co teraz zrobi. Może spróbować szczęścia. Jarosław Kubicki. I tak oto tracą piłkę. Co teraz zrobi? Dobrze, do przodu. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Furman. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Niestety strata piłki. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia, jest się z czego cieszyć. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Ależ uczta dla oczu, prawdziwa przyjemność oglądać, jak oni... Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jarosław Kubicki. Zobaczmy, co zrobi. Prostopadle za linię obrony. Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Jarosław Kubicki. Na piłkę, co z tego wyniknie? Jarosław Kubicki.
Ale szpechowe podanie i strata. No i strata piłki. Blisko pole karne. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Ma sporo możliwości. Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zabrał mu piłkę niemal znowu. Mecz zakończony. Kibic.